Witam was, Repus, i nie uwierzycie, co się wydarzyło w ogóle teraz, tej kolejnej rozgrywce. Okazało się, że nie miałem save'a z 39, ale miałem save'a z 38 sprzed ataku na Polskę. No i wczytałem tego save'a, zaatakowałem Polskę i rozegrałem tą wojnę i... Znaczy, wiem ja wojnę jako pierwszy od razu, jak tam miałem te wątpliwości, pamiętacie może, czy atakować Polskę, czy nie atakować, czy czekać, czy nie czekać, to teraz zaatakowałem tak z góry, a i tam save'a, to czytam ewentualnie jeszcze raz. No i... Poszło całkiem nieźle, samemu udało mi się przepłać granicę, do Krakowa doszedłem i wtedy Niemcy spytały się, czy chcę dołączyć do ich frakcji. Okej, wezwałem ich do wojny i razem już pocisnęliśmy Polskę ładnie, tutaj w Warszawę zająłem kilka ładnych kociołków, zrobiłem Polakom i udało mi się zająć ich tutaj i właśnie w konferencji pokojowej udało mi się zdobyć w Warszawę, z czego jestem bardzo dumny, z czego jestem bardzo zadowolony i ogólnie very happy. Ale ważniejsza sprawa, Niemcy już powiedzieli drugą wojnę światową na tutaj aliantom, ale ja robię claima na Jugosławię, zostało 9 dni na tego claima. Francuzi ani Anglicy nie wysłali gwarancji niepodległości. Dlatego jest szansa, że ja wcisnę Jugosławian, ścisnę ich i będzie o tyle pięknie, że ich anektuję i będę mógł zrobić sobie Austro-Węgry za pomocą guziczka. I ja się nie mogę po prostu tego doczekać. Mam nadzieję, że wszystkie prowincje, które będę chciał... Nie no, zajmę całą Jugosławię, zanektuję ją po prostu. Żadnych Włochów nie wzywam do tego, ani nic. Chyc, oby tylko... Nie alianci, oby nie alianci. Właśnie zrobimy jeszcze backsave'a z tego momentu. I... Jeżeli teraz oni się dołączą do aliantów, to ja wczytuję rozgrywkę i wychodzę z osi, żeby nie dołączyli do aliantów. Na razie jest luzik. Hits atak. Całkiem nieźle idzie, przepycham ich. Straty oni mają większe, ta już kociołek idzie w ich kawalerii. O, tutaj się przebiłem, jak widzę, pójdźmy na Belgrad. Zatrzymali mnie tutaj. Tutaj udało się przepchnąć tą dywizję kawalerii. Samolotów nie posiadam, zacząłem wysyłać Lend-Lease Czechosłowakom, żeby jakoś ogarnąć tą granicę, bo boli mnie to w oczy po prostu. Jakbym Sudetenland odzyskał, to byłbym zadowolony. Sudetenland, możliwe, że źle to mówię, ale sorka. Tutaj, jak to wygląda? Infantry Expert, oczywiście. Tutaj również, jak najbardziej. Okej, kolejne badania. Lecimy teraz w tą opcję. Tutaj lecimy w lepsze komputerki. I jesteśmy pod Belgradem praktycznie. I liczę, że tutaj przez rzekę się przedrę, żeby móc Belgrad zaatakować nie od strony rzeki. A w sumie mamy szansę też ich przepnąć odtąd, stąd, z tego miejsca. Ale tutaj pójdźmy w ten sposób. W sumie czołgami mógłbym jeszcze wesprzeć... Nie, nie mogę wesprzeć ataku na Belgrad, te prowincje tak nie graniczą ze sobą. Są oddzielone. Tutaj, na północy. O, tutaj na północnym zachodzie to wygląda słabo, ale w końcu się przepchnęli. I jest szansa, że na Zagrzeb się wbiję. Ale was atakujcie tą prowincję, żeby ich tutaj od... Żeby stracili zainteresowanie pójściem na... pójściem dalej na Zagrzeb. Lecimy, bo chętnie już jakieś punkciki się przydadzą. Mamy tutaj wolne fabryczki, lecimy tak i lecimy tak. Mam jeszcze ich troszkę w ogóle. No to ładnie. To pójdziemy jeszcze 5 tu i 5 tu. Ale potrzebuję nadrobić stali teraz. Nie mam stali przez Belgów, które zostają podbijani. No to bo ściągam dalej od Niemców, ponieważ mam wybór Francja, Niemcy albo Soviet Union. Wezmę jeszcze Wolfram od Portugalczyków. Nie mogę chyba zrobić War Economy, no nie mogę, szkoda. Na Polaków mogłem, ale zamiast pójść w War Economy u Polaków poszedłem w Army Regrouping, gdyż uznałem, że to będzie wtedy bardziej pożyteczne. I tego troszkę żałuję, że nie poszedłem w Civilian Economy, no chyba, nie, w War Economy, tak, sorry, nie w Civilian, tylko War. I jak wyglądają procenty? No oni są już tutaj coraz bardziej chętki na upadek. Gdzie oni mogą mieć jeszcze jakąś stolicę? Ljubljana. Mają 3% w Ljubljani. W sumie jak to są Zjednoczeni Słowianie Południowi, to oni wszędzie mogą mieć stolicę. Nawet w Macedonii. Czy to jest Macedonia, a tu jest Central Macedonia. A, więc są dwie Macedonie jednak.
Tutaj powinna taka Macedonia móc powstać, taka, że a, Aleksander Wielki. Powiedzmy sobie szczerze, już bez żadnych takich śmieszków i tak dalej. Macedonia była grecka, ta pierwsza, oryginalna. A obecne tereny Macedonii to są te tutaj, to są po prostu Słowianie zamieszkali tam, gdzie kiedyś Macedonia była. Tak jakby powiedzieć, że te terytoria mniej więcej, bo tutaj byli kiedyś Słowianie, ta, w tych miejscach. Że to są że zawsze były niemieckie. O, tak samo powiedzieć, że to było zawsze niemieckie. Nie, to było kiedyś słowiańskie. To jest na tej samej zasadzie. Hyc i znowu muszę ściągnąć jeszcze 2 fabrykami więcej stali. A i właśnie, i może zamiast tego skupmy się na fortyfikacjach. One się mogą bardziej przydać w przyszłości. Takie trójki to są minimum potrzebne według mnie. Tutaj pójdźmy teraz w ekonomię. Daj, zajmijcie to Ljubljanę, to możliwe, że padną, bo już troszkę ładną ilość prowincji potracili. No ewentualnie rzeczywiście na Skopje, tak, Skopje by musieli stolicę przesunąć. Albo by musiał podbijać, tak, Skopje, na Skopje przesunęli rzeczywiście. A nie, koniec jest. Oczywiście biorę was full. Take all states. Hyc. Ale to pięknie wygląda Austria-Hungary, poza tym tutaj tą Polską. I mogę, tak, mogę. Reintegrate. I manpower skoczył już. No nie taki, jak bym chciał, bo Rumunia na przykład się na to nie zgodziła, ale jest, zrobiłem, dostałem te kory. Teraz tylko tutaj zdradzić Niemców, Leave Faction. Robimy tak jak poprzednio, czyli że podzielę to sobie na 2 fronty, jeden tu, znaczy tak, raz, dwa, zrobię 24 chyba teraz się robi dokładnie. Zrzucamy ich, wyrzucamy tych panów, dajemy tak, hyc. I i jeszcze tutaj muszę ustawić wojsko, to o tym muszę pamiętać. Czy oni nie będą chcieli zanektować Jugosławii, mam nadzieję, że nie. Waszą czwórkę dam tutaj. Nawet z tej armii, ale niech już będzie. Albo nie z tej armii, chciałem z armii tego pana, co idzie na Włochy, zrobić tutaj ten froncik. Tak. Tu i hyc. Musicie z 4 prowincji zaatakować jednocześnie na Włochów. Tutaj teraz Air Cavalry, no to zbytnio nie ma sensu, bo kawaleria ma chyba tylko jedną jednostkę. Dostaw i Wargoal. Bierz te 3 prowincje. I teraz się z wami inaczej pogadamy. A wy się tutaj szkolcie, gdyż by się przydało, żebyście byli przetrenowani przed atakiem. Chętnie bym zajął chociaż Katowice. To jest teraz mój cel, bo ta stal może wiele, wiele mi uratować na tej... Czemu ja straciłem dużo fabryk? Czemu miałem wcześniej? Nawet nie wiem. A jak tam mam pancerne? 900 dywizji, 900 tego. Dodaj górskie i zrób czołgi. 3. Tutaj muszę się wyrobić z tym, bo jeszcze Lendlease Bohemczykom wysyłam. Dobra, to może modify Lendlease. Nie wiem wcześniej jakim cudem ogarniałem to Lendlease. A teraz mam jakieś problemy. Manage Subject, no to jest cały czas 500. Teraz Lendlease tylko przyszło. Tutaj idziemy linią ofensywną. Tutaj będzie mają wojsko i nie przeknę ich tak fajnie od razu, ale tak czy tak powinien dać radę. Tutaj wy się przetrenujcie, proszę, chociaż na rekrutów. Na to liczę. I teraz wszędzie ręcznie pójdę z atakami, znając to, jak się skończył ostatni atak tego typu.
Tak, teraz cofnijmy sobie od Niemców. Całkowicie od Niemców sobie cofnijmy. Od Sowietów muszę brać niestety. Wolframik od Portugalczyków też cofniemy całkowicie, bo nie będę miał jak... Nie, znaczy będę miał przez Szwajcarię jeszcze. Ej, a to jest plan. Ale przez Szwajcarię to ogarnąć. Cofnij. Przez Szwajcarię przecież będę miał dostęp do stali. A Francuzi teraz nie przegrywają aż tak bardzo, no to jest luzik. Jeszcze więcej stali potrzebuję. I w sumie może starczy, bo motoryzowanych aż tyle nie potrzebują natomiast. Teraz bym poszedł. Resursy, to się przyda akurat. Tak jak już, rekruci jeszcze nie. Tutaj jest a war propaganda against Germany. Zwykłej war propagandy nie mogę pójść. Announce the Gior program. Reclaim Wenecja. Mimo, że to chyba już miałem... A nie, już miałem tutaj to... Okej, okay, to dopiero bym w to tutaj szedł. Już miałem ten dodatkowy slodzik na badania, zbadany. Trzeba ogarnięty celami narodowymi. Teraz lecimy tutaj do końca, 100% dobić proszę. Mam już claima na to ogarniętego. Wusi stoją na granicy. Francuzi ich przepychają, no to tak... Rozgrywka teraz zapowiada się lepiej niż poprzednia. No proszę, proszę, proszę. Jeszcze miesiąc, powiedzcie, że tylko miesiąc. Nie, tylko dzień. Powiedzcie, że tylko dzień. Okej, okay, Japończycy komunistom powiedzieli wojny, wojna dokładnie komunistycznym Chinom. Reorganizacja. Ale wolno się reorganizują. High organization, czy to jeszcze spowolniło? Czekajcie, jak to wygląda? To jakiś nowy blok powstał? Mutual assistance blok. Czyli Japonia chce do końca Chiny ogarnąć. Komunistycznym Chinom bardziej by się opłacało spróbować dołączyć się do ZSRR, ale jak już wolą. Dobra, to teraz tak. Organizacji tutaj, rekrutacja, cyk, koniec. Dopiszę was tutaj w sumie. I tak, lecimy. Declare war. Bez sojuszników. Tutaj, tutaj, tutaj. I tu spróbuję. Nie jestem pewien, czy tutaj dam radę przepchnąć, ale tu liczę, że tak. Dokładnie, wróćcie tutaj. Powinien dać radę w tym miejscu. Oni się desantują, ci Holendrzy? No to wygląda. Oddawać to. Co szmaty, cwele, pindy, chuje. Pach! Co się tutaj odwaliło, to ja teraz nawet nie wiem. Okej, okay, to lecę to. Badania ogarnięte. Lotnicy sowieccy, też ich poproszę chętnie. A miałem ręcznie lecieć niektóre fronty, ale skupiłem się tutaj na jednym punkcie. Szybko Sudetenlandy zająć. Katowice zajęte? Tak, no chociaż tyle. Tutaj lecimy dalej. Ta prowincja graniczy z tą, ale jakoś to ogarnę. Tutaj byłoby dobrze wygrać. I tutaj myślałem nad wpiciem jeszcze do Breslau. Do Śląska. Ale może być trochę za późno, zrób to raz, rekrutuj, dodaj tu, ale lecimy w ten sposób. Tutaj też sada ten land chciałbym zająć. Tak, ty tak.
I tu Breslau. O, na tym bardzo mi by zależało, ale chyba nie dam rady już. Fort 7 zająłem. Kończymy tutaj ofensywę. Jak ktoś się pyta, czemu mam nadlimit i tak sobie zrobiłem, to jest przecież głupie i tak nie powinno się robić, tylko do 24 dywizji, no to powiem wam tak, że to zrobiłem dlatego, iż to aż taki wielki minus nie jest, jakby się wydawał. Takich wielkich kar nie dostanę. W porównaniu do tego, z czym mogę zyskać, tutaj wypadałoby ich przepchnąć w tym miejscu. Może dam radę. Chociaż tutaj moje jednostki się wycofały, ale oni to im przepchnęli. Wy też się wycofajcie. A wy serio stąd sobie poszliście? Wracać tutaj. Tutaj nikogo nie ma też. Zajebiście. A wracać. A ty idioto, z kim się niby bijesz? Tylko organizacji nie zyskiwałeś. Tutaj pomóżcie, tą prowincję dobrze byłoby zająć. A tak kończymy ofensywę. Wami kończymy ofensywę, wami to jeszcze lecimy, bo chyba może coś by dało radę ogarnąć. Kasujemy ten front i tutaj, kurczę. Coś by opłacało się zająć. Zaryzykuję. A czekajcie, nie zaryzykuję. Save game'y. Hyc, chowamy. Hungary. Tutaj. Okej, powinno być dobrze. I teraz dla pewności tak robimy. Oni też powinni przeprowadzić ofensywę albo rozszerzyć front, bo widzę, że Niemcy nie skupiają się na ich froncie. W sumie nawet Francuzi ich przepychają tutaj, a jedyne co Niemcom się udało, to zjeść Niderlandy. Ekonomia, na war economy oczywiście. A tutaj militarne. Piątkę dodamy tutaj. Piątkę dodamy tutaj. Ponieważ to akurat się przyda. Dobrze, te jednostki przybyły na czas. W tym miejscu byłoby dobrze się przepchnąć. I tu tędy dam wsparcie, bo tu się boję, że nagle mnie zaatakują od czterech stron, od trzech stron. I chyba, żebym tutaj przegrał, to jeszcze od czterech stron mogliby mnie zaatakować w sumie. Ta prowincja czy granice z tymi? Tak, to nie ruszamy się jednak. Tutaj na razie nie widzę nic żadnego miejsca, gdzie mógłbym przepchnąć. Dobra, może zaryzykuję, ewentualnie się cofnę. Guderian tutaj broni. No to nie jest łatwa operacja. Wbijcie się tutaj. Odzyskajcie po drodze trochę organizacji, by nie było również, że Niemcy nagle wrócą tutaj w to miejsce i się od razu wycofamy. Dobrze. Tu chyba gdzieś się niestety cofam. No ale niestety jak mus to mus. Ale tutaj zaraz powinienem, mam nadzieję, że powinienem to ogarnąć z powrotem. Tutaj Czechosłowacy również ładnie się wbijają, wykorzystali to, że nie było tutaj Niemców, a nie powinni również być jakąś niesamowicie słabą, niesamowicie słabymi jednostkami, nie powinni być tutaj Czesi, Czechosłowacy. A tutaj co bym mógł wykorzystać? No manpower mam spory. A lotnictwo. A może tak, czy ja dużo dostaję z eksportu? 11. Importuję masę, a eksportuję też niestety sporo. A czekajcie, aż tak sporo nie muszę na razie importować od Francuzów. Dobra, tak już to jest ogarnięte. Exported oil, ale oila nie ściągam. Tutaj też, więc, ale nie ściągam aluminium. Tutaj nic i tu eksportuję nic, ściągam coś, nie ściągam z chromu. Więc w sumie tylko stal tak nie najlepiej wygląda, ale zarazem nie jest najgorzej.
Kurczę, ale mi się głos na chwilę zmienił. Ora, tutaj przeprowadzamy ładną ofensywę, rzeczywiście. I ta rozgrywka może być udana, szczególnie dzięki tej Jugosławii i dzięki temu, że manpower zyskujemy. Tym tylko mógł jeszcze tutaj ludność rumuńską, polską skierować na Austro-Węgry, żeby tam mi pomagały, to byłoby świetnie. Civilian Industry lecimy, żeby mieć, jak już mówiłem, tutaj te surowce. Stal oraz aluminium, znaczy aluminium pół biedy, stal bardziej, na stali bardziej mi zależy. Niemcom coś się wojna nie udaje, a wcześniej tak dobrze im poszło. Tylko ja byłem w wielu momentach niezdecydowany w poprzedniej rozgrywce. A teraz to się wszystko zmieniło. Ja będę pierwszy, pierwszy pod odcinkiem, hahaha, XD. Dobrze, na pewno ten odcinek jest dłuższy, taki plus. A tutaj, tutaj, nie, oni mają granicę tu, więc nie wypadałoby aż tak bardzo lecieć na pałę. Ale tutaj już tak. Skoro jest pusto. Też pomogę z ofensywą i pomogę również tędy. Stocznie wolne, to lecimy dalej w battleshipy. Im szybciej one się zrobią, tym lepiej. Mam więcej stali, chyba z Breslau. To mnie bardzo cieszy i teraz mógłbym zrobić Manage Occupied Territories. Harshest. Po to by mieć jeszcze więcej surowców i móc bardziej zaoszczędzić na mojej ekonomii. Głównie naprawiam tutaj, ale ja nie widzi mi się naprawianie. Widzą mi się stocznie, żeby battleshipy się szybciej zrobiły. A później fabryki wojskowe. To zrobię od razu tak, w tej okolicy węgierskiej, żeby bazowe terytoria węgierskie rozbudować, te pierwotne. Southern Slovakia nie była pierwotna, ale no, ładnie się komponuje z Węgrami. Tutaj przeprowadźmy ofensywę, troszkę ta jest zbugowana. Więc może Edit Mode. Żeby od razu nie rysować nowej. No i strzałka cały czas wygląda na upośledzoną, ale jest ofensywa lepsza. No i straciłem Breslau, świetnie, i straciłem surowce również. A liczę, że Francuzi tam to ugrają. Ja bym się skupił na wschodzie Niemiec, żeby tutaj tą Litwę, Łotwę, Estonię ogarnąć. Czekajcie, a propos achievementów. Za Olzie, Easter Sudetenland, Bohemia Sudetenland, Carpathian Rutenia, ale serio? Jordan, Palestyn. Ale ja serio mam kontrolować Jerozolimę? Ty tak na serio? Kurczę, no to będzie trudne, nie trzeba zaatakować aliantów na pewno. Ale nie jestem faszystą, żeby przekonać USA do siebie. Gdyby nie te dwie prowincje. Kurde, po cholerę mam Jerozolimę zajmować. Kto sobie z paradoksu to kurwa wymyślił, żebym ja musiał tam lecieć. To jest chamskie wręcz. Ale Breslau odzyskany, więc surowce są. Niech się produkują te bronie. Może jeszcze jeden wolframik bym ściągnął, bo mi go troszkę brakuje. Tutaj już jesteśmy pod królewcem praktycznie. Tutaj nie mamy dywizji. Nie mam żadnego pojęcia jak. Ask for military access oczywiście się przyda od Szwajcarów, żeby ogarnąć tutaj ten front. Hyc. A robimy tak. Tutaj czekajcie, dokąd ja potrzebuję tych prowincji? Tuskania, Lombardia, Emilia-Romagna. To... Tych trzech prowincji potrzebuję na pewno. Wenecja i tak dalej też jest wymagana. A ciekawe, Wenecja nie jest wymagana. Jest Tyrol, Lower Austria, Upper Austria.
A no nie jest, bo przecież rzadko Wenecja, bo Wenecja nigdy nie była austriacka, tak zawsze się opierała Austriakom i byli ze sobą wiecznymi wrogami. Ła, aż 10 fabryk było, nawet nie wiedziałem, po prostu kliknąłem sobie dychę. Ale na pewno musi Lend-Lease lecieć dla tych Czechów, ponieważ... Muszę zbijać ich chęci niepodległości w dół. Poznań bym zajął. Jak tutaj Niemcy? No są coraz bliżej kapitulacji, ale jeszcze troszkę daleko. Tutaj na tej rzece, nie, nie wiem co to za rzeka, głównie ofensywa się zatrzymała. Communist China has capitulated. Kawaleria, a niech pójdzie, mechanized, motorized i tak dalej. Tutaj 5 kolejnych fabryk i tutaj więcej stoczni. Już tylko rok dla mojego battleshipa został. Aha, mi się zrobił front na Francji. Ask for military access. Skasujemy wam wszystkie fronty. Tutaj, na tym się skupimy, tak na serio. I na ofensywie na Berlin. A w sumie, jakby te kociołki tutaj zaatakował, to też nie byłoby źle. Już na luzie tutaj zczyściłem ten kociołek, ten też powinien zaraz paść, pomimo że ma forty siódemkę. Wesprzyjmy może tutaj tych moich towarzyszy broni. Kurczę, tutaj jeszcze nie odciąłem tych dwóch terytoriów. Nie podzieliłem tego na dwa fronty. A w sumie poszedłbym tak, tu poszedłbym tak i tak. I ogarnę tutaj północ. Z Rygi się już Niemcy ewakuowali. Civilian industry się zrobiło, czyli mam więcej cywilek. Invest foreign investors. Jeszcze więcej. I tam muszę stali niestety pościągać od Francuzów. Cyk, bierzemy stal. Okej. Gumy natomiast mam za dużo. To nie jakieś rafinerie niemieckie zdobyłem. Zog defiant. 5 anuluję. Zrobię tutaj więcej w to. I teraz mogę. Może być lepiej. Ale właśnie, bo gumy brakowało, ponieważ nie produkowałem już zmotoryzowanych. Nie wiem czemu przestały. Więcej w piechotę, więcej stali, więcej wolframu. A tutaj, może bym już zamknął to wszystko, bo oni w ogóle stąd poszli całkowicie. Tak. Tutaj podejdź. A też Niemcy zostali i oni zostaną zniszczeni kompletnie. A, tutaj przypływają jacyś Niemcy w ogóle. W Królewcu zostali okrążeni. Wy też tutaj pomóżcie. Tutaj ładne ofensywy lecą. Oni niech tutaj przyjdą, to dam im rozkaz ofensywy w to miejsce. Pancerny niech jadą tak. No, na razie sobie pepeki uzbieram, może na coś będzie kiedyś w przyszłości potrzebne. Ponieważ teraz najbardziej czego potrzebuję jest zaopatrzenie. Bo nie dość, muszę Lend-Lease dać Czechom, to na dodatek muszę jeszcze... sam wojsko zrobić. Szczególnie jak będę musiał aliantów bić w przyszłości. Królewiec zczyszczony. To linię ofensywy anuluję. I tutaj nowa linia ofensywy. Berlin padł. Wiednia nie posiadają. Monachium padło. Tutaj już wszystko padło. I zaraz chyba koniec wojny.
Dokładnie. Więc tak, jako Czechosłowacja. Przegapiłem ich na pewno. Jak chuj, przegapiłem ich. Tutaj są. Czy tam Bohemia, bo to nie jest flaga Czechosłowacji. Serio? Bohemia nie może tego? Aż tyle ich kosztuje? A natomiast mnie, ile by to kosztowało? Znacznie mniej. Co mi tyle kosztuje? Lombardia. Okej. Kurde, potrzebuję Lombardii, no nie. Potrzebuję Lombardii, czego jeszcze potrzebowałem? Chyba tych... A, chyba tutaj Śląsku i tak dalej. Bo znam chętnie po prostu ten Śląsk bym sobie wziął. No, Lombardię potrzebuję. Okej. Tutaj nic... RODO zostało zajęte. Cholera, no niestety. Trochę spasuję, żeby mieć punkty. Saksonia, Turyngia. ja biorę. Ja nie ma tak, że ja jakoś pokojowo tutaj robię. Tylko ja lecę tutaj na lewo i prawo, biorąc prowincję. To bym powiedział, uwolni państwa. Uwolnię może później, dobra? Trzeba papety robię. Ja bardziej się skupiam na prowincjach teraz, bo ja mi bardziej zależy na achievementie niż na pięknych granicach teraz. Mam po prostu inny priorytet. Może wezmę Mecklenburgię, bo może mi dużo stoczni. Kurczę, mogę brać tutaj północ, a nie mogę wnieść nad Reni. Serio zrobili z przydupasa w Hanowerze niemieckiego? No Moseland. Proszę, proszę, tyle surowców. Dobrze. Chociaż tutaj wziąłem. Pasuj. Done. Pewnie napis będzie jakiś strzeniony. Tak, przez to Kingdom Bohemia. German Republic. Jak dobrze pójdzie, USA wypowie im wojnę. To byłoby na tyle w tym odcinku, do życzenia w kolejnym, ja sobie pomiędzy odcinkami trochę nawet rozegram czasu, ogarnę wojsko, ogarnę fabryki wojskowe, całe państwo, może jakieś papety potworzę, a to już zobaczycie wszystko w kolejnym odcinku z Hoja, ponieważ niestety jeszcze nie ogarnąłem, muszę jeszcze wchłonąć, muszę zająć French Comte, muszę zająć całą... Czechosłowację bym musiał wchłonąć i bym musiał jeszcze bić się w Palestynę. Czyli wojna na pewno z aliantami nas czeka, a czy z Sowietami to nie wiem dokładnie. Do zobaczenia już jutro. Na razie, cześć, pa!